to określenie muszego wprowadził do kalendarza liturgicznego Kościoła papież Święty Jan Paweł II. W 1980 roku nasz wielki obrad ogłosił encyklikę Dives in Misericordia, której ukazał Boga bogatego w duchu śmierci. W tej encyklice przywołał przypowieść o synu Marotra, która zawarta jest w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Wprawdzie nie pojawia się tam ani raz słowo miłosierdzia, ale cały ten tekst mówi o Bożym przebaczeniu. Mówi o sercu Boga. Mówi o Jego niewyobrażalnym miłosierdziu wobec Syna który ciesząc się wolnością, odszedł od Ojca i na własną rękę szukał szczęścia poza nim. Prowadząc lekkomyślne, rozrzutne życie, bogaty młodzieniec zamknął się, poszedł na noc. Droga, którą obrał, przyniosła mu głębokie rozczarowanie. Głód i brak środków do życia uświadomił co i kogo utracić, od kogo odszedł, do kogo odwrócił się plecami, czym i kim zgardził. Zrozumiał, że nie tylko utracił środki materialne do życia, ale przede wszystkim pozbawił się, i to w sposób obecny, pozbawił się godności Syna i miłości Ojca. W tej dramatycznej sytuacji młodzieniec podjął decyzję o powrocie do Ojca, który u wielkiemu zdumieniu wypatrywał jego powrót. Oczekiwał go nie jako najemnika, ale jako syna. Kiedy ojciec go spostrzegł, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojciec przywrócił mu utraconą skutek grzechów godność syna. Postąpił wobec marnotrawnego syna nie według porządku sprawiedliwości, ale według swego miłosierdzia, wielkiego miłosierdzia. Ukochani, Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Bóg cierpliwie czeka na grzesznika. Bóg pragnie, żeby się nawrócił i powrócił do Niego jako źródła życia i szczęścia. To radosne odkrycie miłości i miłosierdzia Boga jest zdolne napełnić człowieka nową mocą. Zmotywować do podjęcia nowego życia. Życia zgodnego z wolą Boga. Boga, który w żaden sposób
siedla Faustyna Kowalska. Przeżyła zaledwie 33 lata. Zmarła w 1938 roku w Krakowie w Ławiennikach i tam została pochowana. Były to lata naznaczone wieloma cierpieniami fizycznymi i duchowymi, a równocześnie bogate niezwykłą bliskość Boga, który objawił jej tajemnicę i objęcie miłosierdzia Bożego. Święta Zbawiennik zapisała tę prawdę w swoim dzienniczku i przekazała ją całej ludzkości. Pełna podziwu dla Boga, który nie przestaje okazywać miłosierdzia grzesznikom, modliła się tymi słowami. O Boże, nie powiem, jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojęcie ludzkie i anielskie razem. Wszyscy aniołowie ludzie wyszli z miłosierdzia Twego. Miłosierdzie jest światem miłości. Bóg jest miłość, a miłosierdzie jest Jego przedmiotem. W miłości się poczyna, w miłosierdzie się przyja. Na co spojrzę, wszystko mi mówi o miłosierdzie. Nawet sama sprawiedliwość Boża mówi o Jego niezbędnym miłosierdziu. Bo sprawiedliwość według nas Święta Miłosierdzia
Twojego uspokojenia i tych wskazówek do śmierci.
dochodzimy do szczytu świętości i nie marnowałby tak wielu nas. Moi drodzy, Ojciec Józef Makasz na wielki zasług przeszedł kultu miłosierdzia Bożego, które Pan Jezus objawił w siostrze Faustynie. W marcu 1943 roku zapoczątkował w Krakowie w Pamiętnikach nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. O tym wydarzeniu pisał w ten sposób w 1947 roku. Wspomniany święto Faustyna Kowalską.
błogosławioną uczennicę Michała Sobocko i także ojca Józefa Nasz. Prosimy więc Jana Boga, Boga tego w moim świecie, o miłosierdzie. O miłosierdzie dla nas, o miłosierdzie dla naszych bliskich i znajomych, o miłosierdzie dla świata w całym. Prosimy o ten dar miłosiernego Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Prosimy o